Dzień dobry, witam Państwa i niejedną przegrał też. Tak to wygląda. Odnośnie, Szanowni Państwo, jak to jest z tą naszą wolnością słowa w Polsce dzisiaj? Jak tu jechałem, to się zastanawiałem, co ja mam Państwu powiedzieć, no bo obraz jest dziwny i może powiem Państwu moim zdaniem, jak to wygląda dzisiaj naprawdę. A najlepszym przykładem na to jest sprawa wicemarszałka Grzeszczaka, którą prowadziłem dzięki tutaj wsparciu Pogotowia Dziennikarskiego. Otóż mamy dziennikarza lokalnego ze Słupcy, który wydaje gazetę, pisze o jego zdaniem, moim zdaniem też bardzo ciekawej sprawie, kiedy to zleca się drukowanie ulotek kampanii wyborczej PSL-u w firmie, która należy do syna pana Grzeszczaka. No i co się dzieje, Szanowni Państwo? No, pan Grzeszczak wytacza powództwo cywilne, oskarża z artykułu 212. Pan redaktor przegrywa najpierw sprawę karną. Nam się udaje wygrać tą sprawę karną. On jest zupełnie uniewinniony. To jest wyrok Sądu Okręgowego w Koninie. Ja wtedy, powiem zupełnie szczerze, cieszymy się bardzo z tego powodu z panem redaktorem. I mówię do niego, panie redaktorze, to ta cywilna to powinna być formalnością, bo to jest ten sam budynek, dosłownie 3 sale dalej, prawda? No i co się okazuje? Nie. Sąd cywilny dochodzi do wniosku, że naruszone są dobra osobiste. Dla wyjaśnienia, te przepisy właściwie są bardzo podobne. To jest dublowanie się przepisów karnych i cywilnych. Jedziemy na apelację do Poznania. No i na tej apelacji to tak właśnie jest dziwnie, ponieważ pan Grzeszczak żądał 30 tysięcy zadośćuczynienia i przeprosi nie tylko w tym kurierze słupeckim, ale też w innych mediach ogólnopolskich, co by doprowadziło po prostu, że ten biedny dziennikarz by zbankrutował, no bo ogłoszenia są bardzo duże. No i co robi sąd apelacyjny? No sąd apelacyjny oddala obydwie apelacje, zmienia ten wyrok w sensie takim, że z tych 30 tysięcy zostaje 15 tysięcy i są tylko te przeprosiny w kurierze słupeckim. I to jest moim zdaniem troszeczkę tak jak jakaś przypowieść biblijna. Tak wygląda nasz wymiar sprawiedliwości. On jest, Szanowni Państwo, bardzo nierówny. I mamy do czynienia z jednej strony z sędziami, którzy stoją na wysokości zadania i podejmują odważny wyrok w Koninie, bo wiadomo, że to jest okręg wyborczy pana Grzeszczaka i wszyscy mają tego świadomość, uniewinniają tych dziennikarzy. No i później mamy do czynienia z sądem apelacyjnym i tak naprawdę to ja jako adwokat to mam taki, no, znaczy ja się już przyzwyczaiłem nie rozumieć tego. Napiszemy skargę kasacyjną, bo to nikt mi nie powie, że to jest normalne, że jeden sąd twierdzi, że pan jest niewinny i pan nikogo nie pomówił, a inny sąd, de facto no jak gdyby druga instancja, twierdzi, że jest inaczej. I tak to wygląda generalnie. Ale muszę powiedzieć też, bo same takie pesymistyczne wypowiedzi były, mi się wydaje, że coś się zmienia. Mi się wydaje, że coś się zmienia w tych sądach również. I to dzięki Państwu. Powiem dlaczego. Udało się, ja oczywiście znam sprawę pana Zybertowicza, ale udało się, my w tamtym roku z Rafałem Ziemkiewiczem, nam się udało nieprawomocnie wygrać z panem Michnikiem. Jest apelacja. Także coś tutaj może się zmienia. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich miało dwie sprawy o hieny. I ja nie mam żadnych wątpliwości, że te sprawy, które dotyczyły nominacji do hien i dawania hien, były formą nacisku, presji, żeby tego typu antynagród nie dawać. Dzisiaj te dwie sprawy są prawomocnie zakończone, obydwie są wygrane. Jedną ja miałem przyjemność prowadzić, inny pan mecenas. Także wiecie Państwo, tak to po prostu wygląda. Ja bym tu nie był takim szalonym pesymistą, ale teraz muszę, panie redaktorze, troszeczkę wam rzucić do ogródka. Jako dziennikarzom, osobom, dla których pracuję od 8 lat i powiem zupełnie szczerze, to jest wielka przygoda, bo o wiele fajniej się mówi na sali sądowej o wolności słowa, o Europejskim Trybunale Praw Człowieka, niż liczy się faktury, prawda? To ja mam takie szczęście wśród nielicznych adwokatów, którzy mogą mówić o wzniosłych rzeczach tak troszeczkę jak w parlamencie. Ale powiem tak, Państwo popełniliście też troszeczkę błędów. Już Pan powie dlaczego.
Po pierwsze, kiedy my mówimy dzisiaj o tym, co się dzieje w tych sądach i rzeczywiście jest tak, że na dziennikarzy wywiera się presję i bardzo łatwo dziennikarza w danej sprawie pozwać 5 razy o to samo przez różne osoby. Ale ja bym bardzo prosił, żebyście Państwo pomyśleli o jednym. Dlaczego my mamy, dlaczego to tak jest, że w tej sprawie pana Grzeszczaka się dzieje raz tak, raz tak? Ano dlatego, moim zdaniem, że my się nie dopracowaliśmy w Polsce jasnego systemu naborów na sędziów. To pisała świętej pamięci pani mecenas Agacka Indecka, która zginęła w katastrofie smoleńskiej też. Jedyną normalną drogą do bycia sędzią, moim zdaniem, jest praca w adwokaturze. To najpierw trzeba pochodzić z tą teczką, zmęczyć się i zobaczyć, jak to jest i nabrać doświadczenia życiowego, tak jak to jest w krajach anglosaskich, żeby później móc wiedzieć, jak to się dzieje. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. My mamy system, w którym, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale założę się, że nikt na sali nie wie, w jaki sposób się zostaje w Polsce sędzią. Nie, 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 nie jest tak. To nie chodzi o znajomości. Mi chodzi... Nie, to wszystko jest moim zdaniem zbyt proste wytłumaczenie. Mi chodzi o mechanizm. My mamy władzę, czwartą władzę bardzo ważną, czy też trzecią sądowniczą, która nie pochodzi z wyboru demokratycznego. Popatrzcie Państwo na Stany Zjednoczone. Tam nawet prokuratora się wybiera. To jest główny problem. To jest główny problem. Sama droga, ścieżka kariery to jest inna kwestia, ale muszą być mechanizmy demokratyczne. Czy to są wybory pośrednie, czy bezpośrednie i tak dalej. My tego po prostu nie mamy. My, wiecie Państwo, w Polsce mamy jedyny sąd, który mamy wybieralny, to jest Trybunał Konstytucyjny. Cała reszta sądów jest niewybieralna. My nawet w Sądzie Najwyższym nie mamy wybieranych sędziów i nie mamy kadencyjności. To jest bardzo duży problem. Teraz drugi duży kamyczek do ogródka dziennikarzy. Jak się toczyła dyskusja o adwokaturze, wszyscy stanęliście przeciwko nam. Dzisiaj są tego konsekwencje. Za moment, przez to, że zawód się bardzo mocno pauperyzuje, nie będzie adwokatów, którzy będą mogli wam pomóc za darmo, bo będą walczyli o życie. To było takie, moim zdaniem, bardzo dziwne przymierze wszystkich, od lewa do prawa w Sejmie, żeby ten zawód zniszczyć. Dzisiaj im się prawie to udało, a ja Państwu powiem dlaczego, moim zdaniem. To jest bardzo proste. Jeżeli przypomnę sobie sprawę mojego kolegi zawodowego, który wystąpił przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o naliczanie akcyzy za samochody, które Polacy sprowadzali z Unii Europejskiej, tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej. I oczywiście nasi urzędnicy twierdzili, że tą akcyzę trzeba płacić. Przepisy unijne mówiły, że nie. I tam nie znam szczegółów, ale o czym chcę powiedzieć? Szanowni Państwo, jeden człowiek dla swojego znajomego, dla zasady, wysadził w powietrze tym wyrokiem wszystkie ministerialne układanki i tam było do oddania miliardy. Jeden człowiek. To jest bardzo niebezpieczne dla polityków, dla całej klasy politycznej. Tak jak dziennikarze są tym ładnie nazwanym watchdogiem, psem, który patrzy na ręce, tak my jesteśmy w jakimś sensie państwa narzędziem i pomocnikiem. Nie zapominajcie o tym. Bez nas troszeczkę trudno. Ja mówię, ja wiem, że to brzmi troszeczkę butnie, ale czas pomyśleć czasami, co jest ważniejsze. Ten jeden człowiek, ten jeden pan mecenas spowodował to, że bezprawne decyzje ministra finansów mogły kosztować budżet około 20 miliardów. Co mogło spowodować, że tak naprawdę mógł upaść rząd przez to, że łamano prawo. To jest walka tak naprawdę codziennie Dawida z Goliatem. Ale dlatego, że dopóki ten zawód będzie niezależny, dopóki będą możliwości, tak jak u państwa, jakieś podstawy ekonomiczne, to my to będziemy robić. I to też jest moim zdaniem bardzo ważne. Wracając do tej wolności słowa i do moich doświadczeń. Prawda jest taka, że o ile w dużych miastach to dziennikarze zawsze będą mieli jakąś pomoc prawną, bo to się głównie do tego sprowadza, to bardzo trudna sytuacja jest na prowincji. My tutaj dzięki
pracy zarządu SDP-u i pani Edyty Żyły prowadzimy taki program pogotowia dziennikarskiego. Wcześniej z Wiktorem Świetlikiem, który mnie poprosił, żeby tu przyjść, robiliśmy to, ale w takiej, powiem państwu, no, w takiej formie, jak to mogliśmy. Teraz dzięki grantowi szwajcarskiemu naprawdę no, mogliśmy pojechać w kilka miejsc w Polsce i zrobić szkolenia i tak dalej. Ale ja powiem szczerze, byłem zaskoczony, jak trudna jest praca dziennikarzy w Polsce tak zwanej powiatowej, jak oni są rzeczywiście bardzo atakowani i jak bardzo im ta pomoc jest potrzebna. Tam naprawdę dzieją się rzeczy, które w Warszawie, we Wrocławiu czy w Krakowie dziać się nie będą, bo jednak dziennikarz jest wyposażony w redakcji, chociażby były na niego jakieś naciski i tak dalej. To mimo wszystko ma dużo większą swobodę, bo zawsze jest druga albo trzecia gazeta, do której może po prostu przejść. W Polsce powiatowej takiej możliwości dziennikarze nie mają. Odnośnie tych zagrożeń jeszcze, o których mówiła pani Stankiewicz, to ja powiem, ja widzę bardzo duże zagrożenie na przykład, które polega na tym, że burmistrzowie sobie wydają swoje gazety. I dziennikarze bardzo często mówią o tym, jak my mamy, panie mecenasie, konkurować z kimś takim, kto ma po pierwsze informacje z pierwszej ręki od pana burmistrza, a po drugie jeszcze ma finansowanie, bo reklamy dostaje. I myślę, że to jest taką rzecz, o której powinno się zacząć mówić. Przygotowaliśmy to, co może troszeczkę optymizmu wniesiemy. Przygotowaliśmy też nowelizację ustawy Prawo prasowe, która ograniczy te kwoty zasądzane od dziennikarzy. A ja państwu powiem dlaczego. Bo dzisiaj tak naprawdę to nikt nie wie, dlaczego się ma dziennik zapłacić albo redaktor 100 tysięcy, a nie 10 tysięcy albo 50 tysięcy, bo jest tylko jeden przepis, który, artykuł 448 kodeksu cywilnego, który mówi, jeżeli ktoś naruszył dobra osobiste, to sąd może zasądzić należne mu zadośćuczynienie. I sąd sam to ocenia. I niestety w wielu wyrokach powtarza się, że w ocenie sądu kwota X jest kwotą należną, zasadną. My opracowaliśmy razem z Wiktorem Świetlikiem i mecenasem Kownackim projekt, w którym to likwidujemy taki zapis. Bardzo prosta zasada. 10 razy albo 20 to już jest do ustalenia średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce jako zadośćuczynienie. Reszta, jeżeli stać się krzywda, proszę bardzo, udowodnij odszkodowanie. Wiecie państwo, problem jest taki, ja przepraszam, że wchodzę w szczegóły, ale to naprawdę dziennikarz dotyka. Te zadośćuczynienia, to tak naprawdę im więcej kto ma na wpis, tym startuje z wyższej półki i zaczynamy licytację. To tak, to z tym trzeba skończyć. I ja mam do państwa gorącą prośbę. Pomóżcie nam w tej nowelizacji. To wam bardzo powinno ułatwić życie i powinno coś zmienić. Poza tym tam jest jeszcze jeden też ważny punkt, odnośnie który był, pojawił się po tym, co robił wydawca Rzeczpospolitej z dziennikarzami. Chcemy, żeby jednak w takich sytuacjach, kiedy wydawca porzuca dziennikarzy w sensie prawnym, jeżeli dziennikarz się będzie bronił, wynajmie sobie prawnika, adwokata, radcę prawnego, to wydawca ma mu zwrócić te koszty. I to są naprawdę bardzo proste rzeczy, które możemy szybko znowelizować, ale powiem państwu jeszcze jedną rzecz. Odnośnie tych sądów, prawda, bo tutaj pani redaktor mówiła o tym, o tych wyrokach, które jednych bulwersują i tak dalej, innych nie, no bo to wszystko są poglądy, nie oszukujmy się. Ale może być chyba konsensus ogólnonarodowy, żeby zrobić jedną bardzo prostą rzecz. Jeżeli przychodzi sprawa do sądu, to zróbmy tylko jedną rzecz. Losujmy, który sędzia ma to prowadzić. Dzisiaj my nie wiemy, jak to się odbywa. Ja wiem tylko tyle, że wchodzi do wydziału i informacja zazwyczaj jest taka, że idzie alfabetycznie. Ale co to dokładnie znaczy, to ja nie wiem tego. Ja bym chciał, żeby w Polsce było troszeczkę więcej zaufania do tego wymiaru sprawiedliwości, bo to jest ważne. I żeby on się troszeczkę zmieniał jednak, bo to też jest bardzo ważne. I żebyśmy na przykład taką prostą zasadę zrobili, że żeby losować, prawda? Strony przychodzą, wiadomo, wpłynął pozew, wzywamy, losujemy sędziego z danego wydziału, żeby nikt nie miał wątpliwości. To może być początek do tych realnych zmian tak naprawdę. Inna rzecz, są sprawy, które mają bardzo wysoką wartość majątkową w sądach gospodarczych, też często bardzo ważne dla wydawców. No to przykład sieci też był, kiedy tam mieli problem z tym znakiem. Ja nie rozumiem, dlaczego w Polsce jest tak, że o takich ważnych sprawach decyduje w pierwszej instancji sąd jednoosobowy. Dlaczego nie może być skład trzyosobowy? Inna kwestia, powiem państwu, też bardzo prosta.
kwestię wyłączeń sędziego. Dlaczego my tam nie możemy mieć zawodowych ławników? Przecież dzisiaj o tym decydują też sędziowie z tego samego wydziału. To są bardzo proste rzeczy, które powinniśmy zrobić. I to, co powiem na koniec, bo już tam pan prezes mnie goni, już się za bardzo rozgadałem. Jeden ważny postulat. W życiu trzeba być konsekwentnym. Wszystkie siły polityczne otworzyły zawody pełnomocników i tak dalej. To bądźmy konsekwentni. Otwórzmy zawód prokuratora i sędziego. Naprawdę. Dziękuję bardzo.